Czy inwestowanie musi być emocjonujące? Wiele osób szuka emocji w inwestowaniu. Może lepiej uprawiać jakiś sport ekstremalny albo hazard. W inwestowaniu należy wystrzegać się emocji poprzez posiadanie konkretnego planu. Warto być cierpliwym, cierpliwość popłaca. Jak powiedział amerykański ekonomista Paul Samuelson, inwestowanie powinno być jak oglądanie schnącej farby lub rosnącej trawy. Coś w tym jest? Jak myślisz?